Dość! Nie muszę ci niczego udowadniać. W sumie kilka razy cię nawet uratowałem. No i wiem, że o wiele łatwiej wpaść w kłopoty, niż się z nich wydostać. Nie chcę z tobą walczyć, Kevin. Śmieszne, że myślisz, że mógłbyś mieć jakieś szanse. Mam dość! Czas wkroczyć. Sprawdźmy, kto jest odważniejszy. Już! Śmiało, dawaj! Hola, panowie! Muszę wam przypomnieć, że jaskinia powstała miliony lat temu. Jest delikatna. I może bardzo szybko się na nas zawalić, jeśli nie zaprzestaniecie tych harców. O, tak, sorka. Ja zgadzam się. Bardzo dobrze. Spokojnie pan zareagował na potencjalnie niebezpieczną walkę wielkich obcych. O, jestem strażnikiem leśnym, wszystko widziałem. Dobra, widziałem już wszystko. Poza tym! No i proszę, nie spodziewałem się ciebie dziś tutaj. Nie wiem nawet, kim ty jesteś. On mówi do mnie. Tak, w sumie ma sens. Breko 1-9, o co znowu chodzi? Nie przyszedłeś tu na zwiedzanie. Ktoś chce mi hojnie zapłacić za zrównanie z ziemią tego miejsca i przekształcenie go w jaskiniowy kurort. Nie możesz tego zrobić. Karlsbad to park narodowy. Chroni go nasze państwo. Ja tu żadnej ochrony nie widzę. A po ostatnim spotkaniu z wami tonę w długach za naprawę starej Lizy. Więc muszę wykonać tę robotę. Wiem już, że jaszczur to będzie duży kłopot. Ale co z jego futrzastym kumplem? Żaden ze mnie kumpel! Ja cię w ogóle nie znam! No mniejsza, puszku. Podejrzewam, że z tobą łatwo mi pójdzie. Dobra, nie traćmy czasu. Co on do mnie powiedział? Hej, ty! Kevin, lepiej z tym gościem uważaj. O nie! Zarysowałeś mi zbroję! Zarysowałeś zbroję! To praca ma... Breku! A niech to, a już się prawie wyłączyłem. Skończ z tym, a nic się nikomu nie stanie. Hej, koleś, zarysowałeś mi zbroję! Zaraz twój fart się skończy! Kevin, nie! To jeszcze nie koniec zabawy, Liza. Zatańczmy, futrzaku. Mocno chwytasz ząbkami, a ja ci pokażę mój uścisk dłoni. Chciałem cię ostrzec. Ten gość jest silny. Trzeba połączyć siły i uratować jaskinię. Spryciula, po prostu znów chcesz być bohaterem. Wiesz co, ten twój kosmita jest denerwujący. Przynajmniej coś robię, a nie tylko ciągle biadolę o starych skałach. Oj, zaraz zobaczysz, jak coś robię. Ej, panowie, wasze paplanie nie wpływa produktywnie na moją pracę. I tak dłużej być nie może. Zostawię was tutaj, żebyście to sobie załatwili. Ja myślę, że to już za nami, prawda? A Kevin? Ja pewnie chciałbyś. Cóż, miło było poznać. Naukowcy obliczyli, że gdyby przewiercić naszą Ziemię na wylot, człowiek spadałby na drugą stronę świata przez niecałe 45 minut, osiągając prędkość do 27 tysięcy kilosów na godzinę. Szybciutko! Trzymaj się tam! Dzięki, ziomuś! To nie było głęboko. Ten bezdenny dół jednak ma jakieś dno. Złaź ze mnie! Hej, to wcale nie bezdenny dół. Da, wiem. Ale na jedno wychodzi. Praktycznie tu utknęliśmy do resetu zegarków. Nie ja. Ja znajdę wyjście. Szkoliłem się, żeby móc działać nie używając wzroku. Jestem jak kot. Umiem widzieć brał. Musimy wydostać Bena z dołu. Ale jak? On jest bezdenny. To nie jest tak do końca prawda. Randy, ty mnie okłamałeś? Mówimy ludziom, że jest bezdenny, bo to wabik na turystów. Ma tylko 42 metry głębokości. Tylko? Poddaj się w końcu, Cap. Nigdy. Ziom, nigdy ci się to nie uda. To jak zwykle twoja wina. Moja? Gdybyś się mnie posłuchał, nie byłoby nas tutaj. Wystarczyło tylko, byś słuchał przywódcy. Słucham! Jesteś... Uwaga! W tym miejscu będziemy bezpieczni. Nikt nie zrzuca na mnie skał. Kevin! Dalej, teraz rzucaj więcej kamyczków.